zaproszenie i za okazję podzielenia się z Państwem swoimi refleksjami, można powiedzieć, jeszcze na temat instytucji muzealnych. Moje wystąpienie jest bowiem fragmentem opracowanym przeze mnie szerszej analizy zjawisk obserwowanych we współczesnym muzealnictwie oraz również, może to jest ważniejsze, w społecznym i politycznym otoczeniu instytucji muzealnych, a także o ich wpływie na przyszłość naszej instytucji. Opracowanie to dotyczy przede wszystkim muzealnictwa światowego, ale również stara się dostrzegać pewne zjawiska charakterystyczne dla naszego polskiego muzealnictwa. Tak szeroko pomyślana prognoza nie jest oczywiście możliwa do przedstawienia nawet w tym 45-minutowym referacie konferencji. Dlatego chciałbym się skupić wyłącznie na tych zjawiskach, które dotyczą przyszłości jednego z najistotniejszych obszarów działalności instytucji muzealnych, mianowicie stałej i czasowej ekspozycji muzealnej oraz wpływu powiększającej się liczby inwestycji muzealnych na model współczesnego muzeum. Charles Saunders Smith, długoletni dyrektor National Portrait Gallery w Londynie, a obecnie dyrektor Royal Academy of Art w Londynie, zakłada, że każdy pracujący na polu kultury kieruje się pewnym zestawem domniemań i wierzeń, na podstawie których podejmuje decyzje dotyczące przyszłości. Zalicza do nich m.in. przekonanie, że muzeum zostanie zmiecione przez falę nowej technologii. Smith twierdzi natomiast na podstawie swoich obserwacji, a ja mogę to potwierdzić na podstawie swoich, że konsola komputerowa czy symulakry nigdy nie zagrożą atrakcyjności oryginalnego obiektu. Rzeczą pewną ma ponoć być też zalew kultury wysokiej przez komercję, w wyniku czego muzeum traktować będzie wystawione obiekty jak towar w domach handlowych. Również i tam prognozę Smith odrzuca, twierdząc, że instytucja funkcjonująca poza zwykłą codziennością ma dla współczesnego człowieka ogromną wartość i nigdy tak naprawdę nie będzie się chciał jej pozbywać. Smith nie obawia się też zagrożeń ze strony globalizmu. Twierdzi, że muzea konfrontowane między koniecznością wyboru między globalnym i lokalnym zawsze wybiorą lokalny. Prosi jednak, by nie uważać go za niepoprawnego optymizmu. Uważa bowiem, że innowacje wprowadzić można niekoniecznie podążając za bieżącą polityką, lecz poprzez wykazywanie troski oraz skupienie swojej myśli i wyobraźni na znalezieniu możliwie najlepszego rozwiązania po to, by wypełnić podstawową misję za. Ale ta misja pozostawać winna bez zmian. Mamy tylko wywołać wizualne, estetyczne oraz intelektualne przeżycie u osób, które stają przed muzealnym obiektem. Obiektem, który zachował się do naszych czasów i dostarcza nam informacji o życiu w dawnych epokach i wzbogaca naszą wyobraźnię. Koniec cytatu. I w tej sprawie intuicja Smitha nie zawiodła. A świadczy o tym to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, w kwietniu w Bostonie. Po pamiętnym ataku terrorystycznym w trakcie bostońskiego maratonu dyrektor Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Thomas Campbell, zaproponował dyrekcji Muzeum of Fine Art w Bostonie wypożyczenie do Bostonu bezpłatnie i na bezpłatną wystawę trzech wybitnych obrazów z kolekcji Metropolitan Museum. Tematyka wszystkich trzech skłaniała do kontemplacji. Były to obraz Winslowa Homera, Northwister, Frederica Lorda Lightona, Łzy i Edwarda Maneta, rodzina Moneta w Widogrodzie w Argentynie.
swój gest. Odbyło się to w ramach Free Memorial Day Community Weekend. Swój gest uzasadnił Campbell w ten sposób, cytuję. Wielkie muzea są miejscami, w których człowiek znajduje ukojenie, inspirację do życia, szczególnie w momentach, kiedy tragiczne wydarzenia uderzają społeczność. A mieszkańcy Bostonu bardzo potrzebowali zarówno ukojenia, jak i inspiracji do życia po przeżyciu szoku wywołanego zamachem. Nie sposób też przejść obojętnie obok zmian zachodzących w charakterze instytucji muzealnej i w kreacjach wystawienniczych, ponieważ właśnie w uwolnionej od estetycznych ograniczeń publicznej przestrzeni muzealnej pojawiają się różnego rodzaju nowe formy ekspozycji. Początki eksperymentu ekspozycyjnego sięgają oczywiście czasów oświecenia. Myślę tutaj o niezwykle urządzonym domu własnym przez architekta Sir Johna Soane'a przy Lincoln's Inn Fields w Londynie, który łączył ze sobą sztukę współczesną ze sztuką antyczną i z różnego rodzaju osobowościami. Później w latach 50. i 60. XX stulecia powstawały postmodernistyczne kreacje wystawiennicze weneckiego architekta Carlo Scarpa. Czy ja mógłbym poprosić o pierwszy? Proszę. Szczególnie w Muzeum di Castelvecchio w Weronie, gdzie stworzył Scarpa, modulując światłem, proszę następne, podkreślając fakturą ścian i subtelnie wyważonymi poziomami postumentów klimat, który w zaskakujący sposób odkrywa abstrakcyjne wartości romańskich rzeczy. Krytyk sztuki Jonathan Glancy na określenie tego, co zrobił Soane i Scarpa, proponuje termin to curate w odniesieniu do całości zagospodarowywanej przez nich przestrzeni budynków. Kuratorować to znaczy zajmować się twórczo wszystkim, co w tej przestrzeni się znajduje, a więc architekturą i sztuką, formą i światłem, dekoracją i pustką, wzajemnym oddziaływaniem na siebie dzieł sztuki. Tą drogą pójdą bliżsi nam czasowo kuratorzy z przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Wtedy zaproponowano ekspozycje o charakterze ahistorycznym oraz konfrontowanie ze sobą wyrwanych z kontekstu topograficznego czy historycznego dzieł sztuki. Myślę tutaj głównie o kreacjach takich kuratorów, jak dosłownie przed paroma miesiącami zmarły Rudy Fuchs, Jan Poet, Herald Zimmer. Nieco później, w latach 90. głośne będą wystawy pokazywane w renomowanych wystawach tworzone przez wybitnych artystów, takich jak John Cage czy Peter Green. Nie respektowali oni utrwalonego tradycją traktowania zarówno przestrzeni muzealnej, jak i hierarchii wartości obiektów muzealnych. Później nadeszły interwencje i konfrontacje, zastane galerie i ekspozycje muzealne. Ugruntował je Jean-Jacques Ayalon, dyrektor zespołu pałacowo-parkowego Wersalu, były minister kultury Francji i były dyrektor Centre Pompidou w Paryżu, który w 2008 roku wprowadził do wielkiego apartamentu Pałacu Wersalskiego dzieła Jeffa Koonsa. Bardzo proszę. Znanego amerykańskiego kontynuatora dadaizmu i pop-artu, ale przede wszystkim artystę, którego otacza aura skandalizmu, głównie za sprawą jego krótkiego małżeństwa z gwiazdą porno Iloną Sztaler, słynną Czycieliną. Inspiruje się on kiczowatymi bibelotami, tworząc cykle tzw. rzeźb ze szkła i plastiku.
Mimo że ekspozycja ta spotkała się z bardzo różnymi reakcjami publiczności, to przez krytykę artystyczną przyjęta została bardzo przychylnie. Ayagon kontynuował swój kontrowersyjny projekt i jesienią 2010 roku zaprezentował w królewskim apartamencie w Wersalu wystawę japońskiego artysty Takashi Murakamiego. Bardzo proszę. Autora form przestrzennych na pograniczu malarstwa i rzeźby w rodzaju tego pokazywanego Państwu w tej chwili owalnego wódki. Japończyk zajmuje się też zresztą komercyjnymi mediami cyfrowymi. A jak on miał, mówię już w czasie przeszłym, bo od 3 lat nie jest dyrektorem Wersalu, ale miał w planach wystawy Maurizio Catalaniego i francuskiego rzeźbiarza, konceptualisty Bernarda Veneta. Ta została zresztą ostatnio zrealizowana w ogrodach wersalskich. Wśród wielu tego typu kuratorskich kreacji, próbujących przywrócić dawną sztukę do życia, wyróżnia się ekspozycja starożytnych i neoklasycznych rzeźb w słynącym ze znakomitych kolekcji angielskim pałacu w Chatsworth, należących do Duke of Devonshire. Wystawa jest kuratorowana przez wybitnego współczesnego konceptualistę i malarza Irlandczyka Michaela Martina Craiga. Bardzo proszę. Martin Craig usunął na opis wystawy historyczne podesty wszystkim rzeźbom starożytnym i neoklasycznym, wprowadzając w miejsce proste struktury pomalowane na kolor magenta, czyli przechodzący w róż kolor purpurowy. Jest to barwnik wynaleziony w 1859 roku i nazwany na cześć miejscowości, pod którą rozegrała się jedna z ważniejszych XIX-wiecznych bitew. Artysta-kurator uznał, że współczesny zwiedzający zagubił się już w tym rodzaju, zachowuje już ten rodzaj smaku, który pozwalałby mu delektować się tego rodzaju dziełami sztuki. Był przekonany, że tak mocna kolorystyka podestu pozwoli spojrzeć na te dzieła zupełnie inaczej. Po uznaniu tych wystaw w kręgach opiniotwórczych za sukcesy, trudno nadal utrzymywać, że tego typu ekspozycje to przykłady drugiego wielu. Tego typu kreacje wystawiennicze wysuwają się bowiem na plan pierwszy. Za tego rodzaju pokazami opowiada się liczna grupa ludzi między 18 a 50 rokiem życia. Jest to największa grupa konsumencka, z sukcesem zagospodarowana od pewnego czasu przez marketing wielkiej korporacji, które wykorzystuje coraz szerzej nowe narzędzia komunikacji i zagarnia szeroką przestrzeń. Jestem przekonany, że wystawy tego typu kusić będą coraz większą liczbę kuratorów i specjalistów od marketingu, ponieważ wydaje się, że oczekuje na nie spora grupa publiczności, przynajmniej w zachodniej Europie. Nie można jednak przemilczeć też tego, że wystawy te budzą sprzeciw licznej publiczności, która chciałaby podziwiać na przykład Wersalu przede wszystkim splendor i koncepcję przestrzenną wnętrz okresu Ludwika XIV. Nowa dyrektorka zespołu wersalskiego, Catherine Begard, zawiesiła na razie kontrowersyjny program Ayagon, co nie znaczy, że zrezygnowała z eksperymentów przestrzennych w dawnej rezydencji królów Francji, o czym świadczyć może na przykład wystawa polegająca na rekonstrukcji rzeźbiarskiego wyposażenia Wersalu z czasów sprzed wywiezienia stąd kilkuset rzeźb do Louvre. Wystawa stara się pokazać, jak wyglądały niektóre przestrzenie pałacu wersalskiego w latach 80. wieku XVII. Wydaje się też, że zjawiskiem podstawowym, które wywierać będzie duży wpływ na dalsze losy instytucji muzealnej w najbliższych dekadach, jest zjawisko boomu
inwestycyjnego w muzealnictwie. Ostatnio, zresztą pewno Państwo czytali, Daniel Bassen rozpoczął swój cotygodniowy felieton w polityce od stwierdzenia: najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu w Polsce jest muzealnictwo. Zjawisko to jest stosunkowo proste do wyjaśnienia odnośnie muzeów europejskich i amerykańskich. Ich rola w urbanistyce miejskiej ma długą tradycję i od początku wieku XIX były jednymi z najistotniejszych i najbardziej prestiżowych gmachów miejskich. Muzea europejskie wyrastają z dwóch potężnych i splątanych ze sobą korzeni. Z jednej strony potrzeby klasyfikowania i badania świata, nauczania o nim oraz jego kontemplacji, a z drugiej z potrzeby utrwalania narodowych tożsamości. Zastanowienie budzą więc podane niedawno prognozy na najbliższe 10 lat dotyczące tzw. inwestycji kulturalnych, mówię w skali światowej. Mówi się, że ponad 100 miliardów funtów, to jest 500 miliardów złotych, ma zostać zainwestowane w kulturalną infrastrukturę. Pod uwagę bierze się tylko te instytucje, które już zaczęto, zaplanowano i te publiczne, które przeszły już pozytywne konsultacje publiczne czy społeczne. Znaczna część wspomnianej wyżej sumy wydana ma zostać na budowę nowych muzeów. To, co zwraca moją uwagę, to to, że większość tych inwestycji muzealnych ma być przeprowadzona nie w Europie i Ameryce Północnej, lecz w Azji, głównie w Chinach, Korei Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Komentatorzy tej informacji podkreślają, że inwestycji tych nie domaga się wcale spragniona intensywniejszych przeżyć intelektualnych i estetycznych publicznych, muzealna, lecz politycy, ludzie biznesu, aktywiści społeczni i deweloperzy. Najczęściej wymienia się cztery powody uzasadniające podjęcie inwestycji. Po pierwsze, rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich. Po drugie, generowanie nowych miejsc pracy. Po trzecie, przerzucanie na muzea zadań edukacyjnych, które do tej pory były zadaniem sektora edukacji, a nawet zdrowia i opieki społecznej. I czwarte, łatwość w uzyskiwaniu przez prywatnych, bajecznie bogatych inwestorów zwolnień podatkowych na inwestycje kulturalne. Realizacja tych inwestycji daje im satysfakcję osobistą i aplauz publiczny. Większość tych uzasadnień nie powołuje się na podstawowe, genetyczne funkcje instytucji muzealnych, takie jak właśnie wiedza, utrwalanie narodowej tożsamości. Dodać natomiast można by było śmiało jeszcze jeden punkt do tych uzasadnień, a mianowicie, że inwestycja kulturalna może zagwarantować inwestorom sukces polityczny. Czy znaczy to, że europejski model muzealny, który wyrasta z humanistycznych ideałów oświecenia oraz potrzeb wynikających z poszukiwań i utrwalania narodowych tożsamości, jest nieprzydatny do budowy nowej strategii inwestycji kulturalnych? Adrian Ellis, dyrektor The Global Cultural Districts Network, w artykule zatytułowanym "Mocne DNA muzeum" broni tego modelu, pisząc, że nasze europejskie muzea są instrumentami popularnej oświeconej edukacji i dostarczającymi zwiedzającym przeżyć estetyczne. Lecz są też ciągle symbolami obywatelskich i narodowych postaw oraz triumfalnymi świątyniami naszego instynktu zachłannego zbierania rzeczy. Muzeum, które stworzone zostało między innymi właśnie po to, aby postawić pytanie o przydatność europejskiego modelu w świecie pozaeuropejskim, jest muzealna kreacja stworzona przez Orfana Pamuka, najwybitniejszego żyjącego pisarza tureckiego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przyznanej mu w 2006 roku. Jest on autorem
wydanej w 2008 roku książki zatytułowanej Muzeum Niewinności. I ona stanowi podstawę jego realnego muzealnego przedsięwzięcia. Bardzo proszę. Dokonało inkarnacji w skali 1:1 muzeum opisanego przez siebie samego szczegółowo w książce Muzeum Niewinności. Otwarte przez niego w zeszłym roku muzeum umieszczone zostało w 4-piętrowej kamienicy w centrum Stambułu. W instytucji, bardzo proszę następnie, w instytucji tej ustawione są 83 drewniane szafy gabloty, które odnoszą się do 83 rozdziałów jego książki. Proszę następnie. Każde z pudeł jest wypełnione zarówno obiektami, tak zwanych ready-made, jak i też wykonanymi na zamówienie dziełami sztuki. Proszę są one odbiciem 30-letniej współczesnej historii Stambułu od roku 1975, kiedy powieść się zaczyna, aż do roku 2005. Narratorem książki jest 30-letni Kamel Basmaci, syn bogatego przemysłowca stambulskiego. Zaręczony z wykształconą w Paryżu zamożną panną na imieniu Ziegel, spotyka przypadkowo swą daleką krewną, znacznie uboższą od niego Fisum. Nawiązuje z nią namienny romans. Pewnego dnia Fisum znika bez śladu, a Ziegel zrywa zaręczyny. Zrozpaczony i samotny Kemel trafia do mieszkania, w którym Fisum przed zniknięciem mieszkała ze swoimi rodzicami. Odnajduje tam dziewczynę, która w międzyczasie wyszła za mąż. Przez kolejne 9 lat składa on rodzicom Fisum 1500 wizyt, w trakcie których wynosi z domu Fisum tysiące pamiątek, które przypominają mu i kojarzą się z nim. Stworzone przez Pałuka realne Muzeum Niewinności odtworzyć ma w syntetyczny sposób miejsca związane z historią związku Kamela z Fisum. Wędrujemy po 300 metrach kwadratowych tego muzeum, a mapę zwiedzania znajdujemy w książce Pałuka, która jest rodzajem biletu do tego muzeum. Muzeum finansowane jest przez samego pisarza, który zgromadził tu tysiące związanych z byłą narzeczoną obiektów, począwszy od jej spinek do włosów i kolczyków, po wypełniane przez nią kupony do dołu. W studiu w pobliżu nowego muzeum czteroosobowy zespół pracowników pomaga mu zebrać, posegregować, a nawet wyprodukować niektóre rzeczy. Atrakcją muzeum jest ciągłe przekraczanie niewidocznej linii pomiędzy fikcją i rzeczywistością. Jednak nie po to stworzył Pan swoje muzeum, by delektować się przenikaniem się tych dwóch światów, czy epatować publiczność swoją brawurową innowacyjnością, lecz po to, by podnieść się do nurtującego go w całej zresztą swej twórczości problemu zderzenia się dwóch cywilizacji i tradycji, Zachodu i Wschodu. Właśnie w tym kontekście Pałuk spogląda z ogromną przenikliwością na rolę i funkcję muzeum w dziejach ludzkości, a szczególnie w XIX i XX stuleciu. Dlatego wybiera w tym celu instytucję muzealną, symbol zachodniej cywilizacji, ponieważ zdaje sobie sprawę, że instytucja muzealna jest wynalazkiem cywilizacji zachodniej oraz też z roli, jaką odegrały muzea w kształtowaniu państw narodowych, czym programowo przyczyniły się do umacniania zachodniego panowania na świecie. Pan mówi w jednym ze swoich wywiadów, cytuję:
Muzea są repozytoriami rzeczy, z których czerpie cywilizacja zachodnia swoje bogactwo wiedzy, pozwalające przewodzić świat. A świat niezachodni stara się usilnie w ciągu ostatnich 50 lat osiągnąć poziom, jaki nadał Zachód swoim instytucjom muzealnym w budowaniu prestiżu i siły politycznej zachodnich państw. Robi to wszystko po to, by zadać światu pytanie, czy reprezentująca zachodnią demokrację instytucja spełnić może tę samą funkcję i rolę w świecie wschodnim. W ramach wspomnianej pogoni za ideologicznymi i politycznymi sukcesami osiąganymi dzięki potencjałowi gmachów i zbiorów muzealnych powstają ogromne zespoły muzealne w Emiratach Arabskich, w Korei Południowej, a przede wszystkim w Chinach. Bardzo proszę. W Abu Dhabi kończy się budowa Muzeum Luwru Abu Dhabi. Jest on częścią 30-letniej umowy miasta Abu Dhabi z rządem francuskim. Koszt budowy muzeum wynosi co prawda tylko 100 milionów euro, ale Francuzi otrzymują dodatkowo 525 milionów amerykańskich dolarów za samą mapę Luwru i 747 milionów amerykańskich dolarów za wypożyczenie dzieł sztuki i doradztwo w zakresie zarządzania tym nowym muzeum. Usytuowane jest podobnie jak inne muzea na sztucznej wyspie. Otwarcie tej pływającej kopuły ze światłem we wnętrzu, bardzo proszę, stwarzającym wrażenie promieni słonecznych filtrowanych przez liście pal, jak określił to sam autor, przewidywane jest w przyszłym roku. Autorem jest najwinniejszy architekt francuski Jean Nouvel. Pozostałe muzea na tej wyspie będzie to oddział Guggenheima, projektowany przez Franka Derego, Zayat National Museum, dzieło Sir Normana Fostera, Muzeum Morskie projektowane przez Tadeo Ando i Performing Arts Center, dzieło Zahy Hadid oddane. I te wszystkie muzea, bardzo proszę Zahy Hadid jeszcze raz, oddane mają być w późniejszych nieco latach, natomiast muzeum projektowane przez Jean Nouvela będzie otwarte w przyszłym roku. Trudno mówić o przyszłości europejskiego modelu muzeum bez głębszej analizy niezwykłego boomu muzealnego w Chinach. W 2008 roku zarejestrowanych było w Chinach 1198 muzeów. Według szacunku dokonanego na koniec roku 2012 liczba muzeów w Chinach wynosi 3400. Większość są to nowo zbudowane instytucje muzealne. Wzrost w ciągu 12 lat wynosi więc prawie 2200 budynków muzealnych, a więc średnio przybywa około 180 muzeów rocznie. Tylko w latach 2008-2010 budżet państwa wydał na ten cel ponad 800 milionów dolarów amerykańskich. Oczywiście można się spierać, czy niektóre zaliczone do kategorii muzeów budynki odpowiadają naszym kryteriom, na podstawie których my uznajemy instytucje za muzealne, ale tak czy tak liczba ta jest imponująca. Jane Perles pisze w New York Times, że boom w budowie muzeum w Chinach, którzy niektórzy eksperci porównują z ekspansją muzeum w Stanach Zjednoczonych w końcu wieku XIX, wiąże się z poczuciem narodowej dumy, co spotyka się również z poparciem rządu amerykańskiego. Zjawisko to obejmuje nie tylko ogromne aglomeracje miejskie jak Pekin, Szanghaj czy Kanton, ale także odległą prowincję. Same suche liczby nie mówią nic o znaczeniu tego gwałtownego rozwoju. Trzeba przede wszystkim docenić ogromny ładunek symboliczny, jaki niosą nowo otwierane muzea, ładunek zarówno społeczny, jak i polityczny, a nawet gospodarczy.
finansujący budowę nowych architektonicznych ikon miast chińskich, mają świadomość symbolicznej mocy budynków muzealnych. Dlatego też zapraszają do współpracy najwybitniejszych architektów z całego świata. W tym też wybitnych architektów chińskich, jak architekt Pei Cu, czy nagrodzony architektonicznym Nobel, czyli nagrodą Pritzkera Wang Shu. W sumie pracuje w ostatnich latach w Chinach aż 8 nagrodzonych tym architektonicznym Nobel architektów, w tym Zaha Hadid, Stephen Hall, Arata Isasaki, I.M. Bay, David Chipperfield, Rem Koolhaas. Spośród tej ogromnej liczby nowych muzeów wybrałem kilka, chińskich oczywiście tylko, kilka, by unaocznić Państwu omawiane zjawisko. Bardzo proszę. W 2008 roku japoński architekt Arata Isasaki zaprojektował, a następnie w latach zbudował Art Museum w Pekinie dla Chińskiej Centralnej Akademii Sztuk Pięknych, klasyczne muzeum sztuki współczesnej posiadające bogatą kolekcję najnowszej sztuki chińskiej. I proszę następne. Chińska pracownia Mad Architects zaprojektowała w 2011 roku niezwykły swym zewnętrznym kształtem i aluminiową powłoką budynek w nowym, stworzonym zresztą na pustyni Gobi, mieście Ordos. To jest malutkie miasteczko na skalę chińską, bo liczy tylko 300 tysięcy osób. Poproszę następne. Dziełem jednego z najwybitniejszych amerykańskich architektów Stephena Halla jest projekt z 2013 roku Sichuan Art Museum na przedmieściach miasta Nanki, 3,5 miliona mieszkańców. W ramach dużego kompleksu budynków mieszczących komercyjne centrum wystaw architektonicznych. I proszę następnie. Twórca paryskiej piramidy Louvre, Pei, jest autorem zniesionego w 2006 roku w Suzhou muzeum w znanym zespole chińskich historycznych ogrodów. Miasto Suzhou liczy 5 milionów mieszkańców. Muzeum pokazuje kolekcję dzieł sztuki dawnej wraz z miejscem wystaw czasowych. Głównym walorem tej architektury i tego całego zespołu jest znakomite powiązanie muzeum właśnie z otoczeniem ogrodowym. I proszę następne. Chiński zespół architektoniczny FMRDV zaprojektował ostatnio i przekazał do realizacji projekt China Comic and Animation Museum w mieście Honzu, 2 miliony mieszkańców. Ta architektoniczna złożona z 6 takich bąblowatych i połączonych ze sobą struktur ma być bardziej miejscem interaktywnych gier i zabaw niż klasyczne muzeum. Proszę następne. Najwybitniejszy chiński architekt, wspomniany już przeze mnie Wang Shu, zaprojektował w 2008 roku Wielkie Muzeum Historii w mieście Ningbo, 750 tysięcy ludności. Wielki eksperyment przestrzenny, materiałowy i konstrukcyjny, inspirujący zresztą lokalną tradycją budowlaną. I proszę następna, Zaha Hadid, która zaprojektowała w charakterystycznej dla niej obłych i płynnych formach muzeum, a zasadniczo Centrum Współczesnej Sztuki w mieście Chengdu, 4 miliony mieszkańców. Projekt ma być w tym roku realizowany. I proszę następne. Zainteresowanie budzi też projekt z 2010 roku pekińskich architektów, wspomnianej już pracowni MAD, Pingtan Art Museum. Dziękuję bardzo. Muzeum usytuowanego na wyspie Pingtan w pobliżu Tajwanu. Na wyspie tej planuje się nowe miasto, a muzeum ma być wybudowane na wyspie jeziora. Obecnie na wyspie znajduje się baza wojskowa i wieś rybacka.
I proszę następne, będzie to największe w Azji muzeum prywatne, liczące 40 tysięcy metrów kwadratowych. Architekci inspirują się przede wszystkim, forma architektoniczna tego muzeum inspiruje się z natury, tworząc budynek w formie wzgórz, otaczający to jezioro. To, co najbardziej uderza, to to, że wiele z nich jest muzeami prywatnymi. Mimo że w warunkach chińskich prywatność jest ograniczona na przykład prawem własności ziemi, to mają one znacznie więcej swobody politycznej, co ma szczególne znaczenie przy prezentacji sztuki najnowszej, często krytycznej w stosunku do komunistycznej chińskiej rzeczywistości. Aby w pełni zdać sobie sprawę, jakie konsekwencje może mieć muzealny boom chiński na zachodni model muzeum, należy koniecznie wsłuchać się w toczącą się dyskusję dotyczącą tego zjawiska. Podnosi się przede wszystkim fakt, że odwiedzanie muzeów nie jest w Chinach normalną praktyką i że muzeum grozi z tego powodu brak zainteresowania ich działalnością, co przełoży się na niską frekwencję. Uważa się też, że działalność ściśle muzealna zejdzie na drugi plan, a obszerne, dobrze wyposażone gmachy muzealne staną się przede wszystkim miejscem politycznych lub biznesowych spotkań. Podnosi się też brak fachowego personelu muzealnego, głównie kuratorskiego. Na sympozjum zorganizowanym 2 lata temu w Rockbund Art Museum w Szanghaju Philip Dodd, przewodniczący grupy konsultacyjnej Made in China, zarzucał nawet nowym muzeum chińskim, że starają się kopiować zachodnie wzorce architektoniczne, a również sposoby zarządzania i metody pracy z publicznością, a tym samym podążają za modelem stworzonym przez świat zachodni wieku XX. A tak naprawdę nowe muzea chińskie są według niego znacznie bardziej otwarte na praktyki komercyjne i swoim potencjałem wskazać by mogły drogę, którą w przyszłości mogłyby pójść muzea na całym świecie. Na tym samym sympozjum kurator i krytyk chiński Ho Hanru podał wątpliwość stałą naturę instytucji muzealnej, twierdząc, że skoro sklep może zmieniać się co 5 lat, to dlaczego muzeum nie może się też zmienić? Rysuje się więc w Chinach zupełnie inny niż zachodni model muzeum. Europejscy muzealnicy spoglądają na niego z ogromną podejrzliwością, jak na coś, co niezgodne jest ze standardami muzealnymi, a przede wszystkim model podważający dwukorzeniowy, genetyczny kod tej instytucji. Jestem jednak przekonany, że chiński przykład nie pozostanie bez echa. Zresztą już nasz europejski model podlega i zaczyna zmianom, które wynikają przede wszystkim z przyspieszonej komercjalizacji większości instytucji muzealnych. Chiński boom muzealny, czy prowokacja muzealna pamułka, otwiera nam też szerzej oczy na nowe formy kulturalnego imperializmu, zwanego eufemistycznie dyplomacją kulturalną, jaką na szeroką skalę uprawiają europejskie potęgi oraz Stany Zjednoczone. Podstawowym narzędziem ekspansji staje się muzeum. Przykładów dostarcza paryskie Saint-Pompidou, które otworzyło przed 2 laty swój oddział w Metz, a planuje kolejny poza Francją, Brazylii, Indiach i Chinach. Louvre, który otworzył przed rokiem oddział w Nantes, buduje już pod swoją marką muzeum w Abu Dhabi, o którym już Państwu mówiłem. Podobne działania podejmują zresztą już od lat Petersburski Ermitaż czy Fundacja Guggenheim. Zjawiskiem, które można wywrzeć ogromny wpływ na dalsze losy instytucji muzealnych w najbliższych dekadach, jest też wspomniane już z okazji omawiania nowych muzeów w Chinach zjawisko powstawania nowych muzeów prywatnych, które w sposób znaczący nasiliło się w ciągu ostatnich kilku lat. Przyczyną takiego postępowania znacznej części prywatnych kolekcjonerów jest nie tylko chęć zaspokajania tym sposobem swojej próżności, czy wynika z braku spadkobierców,
lecz raczej jest to chęć podzielenia się swym artystycznym bogactwem z szeroką publicznością, ale w taki sposób, żeby ta publiczność była świadoma, kto z nimi tym bogactwem się dzieli. Duże publiczne muzea nie zawsze wywiązywały się bowiem z obowiązku wyraźnego informowania o proweniencji zbiorów. Zaniedbywały też kontakty ze swoimi darczyńcami. Nowe prywatne muzea stają się niezwykle ważnym elementem w kulturalnej przestrzeni miast. Ale nie tylko to jest ważne. Także dlatego, że zatrudniają fachowy personel muzealny, konserwatorski, oferują interesujące programy edukacyjne i naukowe. Powstało dosłownie setki takich muzeów. Jest wiele powodów po temu, by uznać, że tendencja ta będzie kontynuowana. Twierdzę tak, ponieważ nierówności majątkowe się pogłębiają, a nie zmniejszają, a superklasa międzynarodowych kolekcjonerów się stale powiększa. To są właśnie potencjalni fundatorzy i właściciele nowych muzeów. Według najnowszych danych publikowanych przez magazyn Forbesa na świecie działa w tej chwili 1426 miliarderów dolarowych, co znaczy, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba ta wzrosła o ponad 400 osób, a w ciągu 8 lat prawie 4-krotnie. Wartość majątku tych 1426 bogaczy szacowana jest na prawie 5,5 biliona dolarów. Jeszcze 2 lata temu było to tylko 4,5. A więc znacznie więcej niż cała gospodarka Niemiec. W tej sytuacji znacznie większe i starsze niż muzea prywatne, muzea publiczne z charakterystycznym dla nich brakiem elastyczności organizacyjnej nie dążą za dynamiką prywatnych instytucji muzealnych. Wpływa na to wiele czynników. Przede wszystkim sposób zarządzania instytucjami. W muzeach publicznych obowiązują silnie skierarkizowane drogi podejmowania decyzji. Szybsze podejmowanie decyzji ograniczają ustawy o finansach publicznych, przetargach publicznych, różnego rodzaju limity budżetowe związane z tym zamrożenia wydatków osobowych i inne limity zatrudnienia, a także jednoroczne rozliczanie dotacji budżetowych. Jak w takich warunkach sprostać oczekiwaniu nowej publiczności i wypracować atrakcyjną ofertę zachęty i współpracy dla nowych kolekcjonerów? Takiej oferty, która byłaby dla kolekcjonerów bardziej atrakcyjna niż budowanie przez siebie swojego własnego muzeum. I sprawa moim zdaniem najważniejsza. Wraz ze wzrastającą liczbą prywatnych muzeów wzrastać będzie ich wpływ na praktykę muzealną. Przede wszystkim na sposób zatrudniania instytucji muzealnej, polegający generalnie mówiąc na odejściu od zatrudniania muzealników na pełnych etatach na rzecz zatrudnienia zadaniowego kuratorów ekspertów. Dotyczyć to będzie też służb konserwatorskich i innych służb pomocniczych. Etyczne zasady zalecane przez kodeksy etyczne IKOM-u staną się w tej sytuacji bezprzedmiotowe. Łatwo będzie więc zmienić politykę muzealną, na przykład wobec takich problemów jak sprzedaż obiektów z własnych zbiorów. Muzeum publiczne, by sprostać ekonomicznym możliwościom i dynamice muzeów prywatnych, będzie musiało stać się bardziej otwarte nie tylko dla publiczności, ale też dla swych zbiorów. Dotychczas w zasadzie niedotykalny i zamknięty, bardziej etycznymi niż prawnymi barierami. Prywatne muzeum nieograniczane sztywnymi zasadami, środowiskowymi hierarchiami czy regułami postępowania bez ograniczeń proponować będzie niekonwencjonalne narracje. Niezależnie jednak od własnościowego statusu muzealnej instytucji, na drodze realizacji misji muzealnej, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zaczynają zwiększać się nieprzewidywalne przeszkody. Serie niespotykanych katastrof i kataklizmów. Tsunami, erupcje wulkanów zakłócające komunikację i tym podobne. Poszerzone o zagrożenia przede wszystkim terrorystyczne, powodować będą
bez wątpienia ograniczenia przemieszczania już z miejsca i stałego przechowywania do innych miejsc eksponowanych. Za tym pójdą, a może nawet należałoby powiedzieć, już idzie wzrost kosztów ubezpieczeń i zabezpieczeń transportu. Koszty wystaw czasowych rosną z dnia na dzień, co w sumie z przedstawioną wyżej trudną sytuacją ekonomiczną muzeów ograniczyć może w najbliższej przyszłości liczbę interesujących wydarzeń muzealnych w postaci wystaw czasowych. Uderzy to w muzea, oczywiście, ale nie te wszystkie. Uderzy przede wszystkim w małe i biedniejsze instytucje muzealne. Zmieni się, jak już wcześniej mówiłem, mapa światowego muzealnictwa. Na plan pierwszy, mimo naszych europejskich zastrzeżeń i obaw, wysuwać zaczną się muzea państw prężnie się rozwijających, takich jak wspomniane Chiny, Emiraty Arabskie, które z jednej strony dysponować zaczynają nowoczesnymi budynkami muzealnymi o bogatej i nowoczesnej infrastrukturze, zdolnej do sprostania stawianym warunkom konserwatorskim i zabezpieczeniowym, a z drugiej strony są one znacznie mniej wymagającymi klientami w zakresie poziomu artystycznego przede wszystkim wypożyczanych obiektów, niż bardziej uszulone na punkcie arcydzieł Muzea Europejskie i Amerykańskie. Przykładem wystawa malarstwa włoskiego z magazynu w Muzeum Uffizi we Florencji, prezentowana w najbardziej prestiżowym Muzeum Szanghaju w czasie Euro Expo 2010, była tam bardzo licznie odwiedzana, a w Polsce była proponowana i została odrzucona przez nasze muzea jako mało atrakcyjna. Nowym obszarem eksploatacji muzealnej dla Europy i Stanów Zjednoczonych staną się kraje afrykańskie i biedniejsze kraje azjatyckie. Z ich strony znacznie skromniejsze będą zarówno wymagania finansowe, jak i wymagania konserwatorskie, a nasz europejski czy amerykański wyspecjalizowany marketing może sprzedać, w cudzysłowie, te wystawy jako niezwykłą, egzotyczną atrakcję. W tym kontekście zadajemy sobie pytanie, co dalej z wielkoskalowymi wystawami określonymi często jako blockbuster exhibition. Początek tego rodzaju zjawiska datuje się na lata 70. XX wieku, kiedy legendarny dyrektor The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Thomas Fogling, zainicjował serię tego rodzaju wystaw wystawą Tutankhamona. Celem tych wystaw było przyciągnięcie jak największej liczby odwiedzających i co za tym szło, uzyskanie wysokich dochodów ze sprzedanych biletów wstępu i towarzyszących wystawie wydawnictw. Od pewnego czasu zarówno komentatorzy życia kulturalnego, jak i szefowie działów marketingowych muzea zadają sobie pytanie o przyszłość tych będących często najistotniejszymi elementami działalności wielkich muzeów światowych i dalszy. A więc, czy czasy blockbuster exhibition przeminęły? Muzealnicy i organizatorzy tych wystaw zgodni są, że tak długo, jak muzea będą ich potrzebowały, by utrzymać równowagę budżetową, wystawy tego typu będą organizowane. Uważam jednak, że z różnych powodów zmienią one swój styl. Słusznie niedawno Giles Waterfield, wybitny krytyk i muzealny brytyjski, zwrócił uwagę, że wyczerpują się możliwości organizowania wystaw wokół kilku wybitnych nazwisk, jak Werner, Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Rembrandt, jak najwięksi impresjoniści, jak postimpresjoniści czy Picasso. Z kolei David Beaufort, dyrektor Getty Museum w Los Angeles, uważa, że wielkoskalowe wystawy będą coraz trudniejsze do realizacji, również ze względu na opory w wypożyczaniu ważnych dzieł sztuki. I to nie tylko ze względów ochrony konserwatorskiej, ale też ze względu na coraz bardziej skomplikowane, a przez to bardzo drogie procedury prawne związane z wypożyczeniami, na przykład zabezpieczeniami przeciw konfiskacie. Te procedury są, proszę Państwa, ogromne. Ja w tej chwili taką umowę formułowałem z Muzeum Złota w Bogocie. Sama procedura stworzenia tej 45-stronicowej umowy trwała około 3 miesięcy.
Zużyciu ulega też formuła odwołująca się do określeń skarby, splendor, królewskość czy cesarskość w tytułach wysp. Przeszłość dla młodszego pokolenia nie jest już tak atrakcyjna, jak dla pokolenia starszego. Nowa publiczność nie wie, spogląda w przyszłość. Wyrazem tego jest z roku na rok wzrastająca frekwencja na wystawach sztuki współczesnej. Również na uniwersyteckich kierunkach historii sztuki w USA, w Europie Zachodniej, co zaobserwował zresztą również wspomniany na artykule Charles Waterfield, zainteresowanie studentów kieruje się bardziej ku sztuce nowoczesnej i współczesnej niż sztuce dawnej. Rysujące się mniej lub bardziej wyraźnie zjawiska pozwalają na postawienie tezy, że wielkoskalowa wystawa typu blockbuster nie będą przestane być organizowane. Zmienią jednak swój charakter. Zmiana ta polega po pierwsze na tym, że coraz częściej tłumnie odbierane wystawy organizowane są ze zbiorów własnych instytucji muzealnych, a nie z dzieł wypożyczanych z zewnątrz. Przykładem sukcesu takich wystaw, jak na przykład wystawa Picassa, zorganizowana ze zbiorów własnych Metropolitan Museum w Nowym Jorku, wystawa ekspresjonizmu niemieckiego ze zbiorów własnych muzeum Modena w Nowym Jorku. I tu można by było takich przykładów więcej przytoczyć. Druga refleksja narzuca się, że po zapoznaniu się ze światowymi statystykami frekwencji w muzeach frekwencyjnych za ostatnie lata. Przyjrzyjmy się na chwilę minionemu 2013 rokowi. Na pierwszym miejscu ranking ten zresztą układa się w zależności od frekwencji dziennej, a nie liczby osób, które w ogóle odwiedziły wystawę. Są bowiem wystawy trwające pół roku czy więcej, ale są takie, które trwają 3-4 tygodnie, głównie zresztą w Japonii. Na pierwszym miejscu tego rankingu znalazła się wystawa National Palace Museum w Tajpej z blisko 11 tysiącami zwiedzających dzieł. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się wystawa europejska, a mianowicie wystawa Daleko w Centre Pompidou w Paryżu z dzienną frekwencją ponad 7 tysięcy osób. W sumie tę wystawę zwiedziło 800 tysięcy osób. Pokaźną frekwencję miały też wystawy sztuki współczesnej w Saatchi Gallery w Londynie, około 5 tysięcy osób dziennie, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że te wystawy były bezpłatne w zasadzie. Ale w pierwszej 20 wystaw z najwyższą frekwencją znalazły się tylko 3 europejskie muzea. Wspomniane Centre Pompidou i Saatchi Gallery oraz Reina Sofia w Madrycie, ale to była ta sama wystawa Daleko, tylko przeniesiona do Madrytu. Reszta to muzea w Tajpej, Tokio, Szanghaju, Rio de Janeiro i w Nowym Jorku. Trzecia refleksja dotyczy rodzaju wystawianej sztuki i przyciągającej ogromną liczbę publiczności. Coraz częściej jest to fotografia. Biennale fotografii paryskiej w 2011 roku w Muzeum Quai Branly w Paryżu przyciągnęło ponad 7 tysięcy osób dziennie. Na przykład wystawa Leibowitz w Ermitażu fotografii prawie 6 tysięcy osób dziennie w Ermitażu przyciągało. To, co najbardziej cieszy, to to, że coraz więcej wystaw przyciągających szeroką publiczność ma również charakter naukowy. Takimi wystawami były pokazywana 2 lata temu wystawa w Lubrze Madonna z Dzieciątkiem i Świętą Anną Leonarda da Vinci, wystawa portretu renesansowego w Bode Muzeum w Berlinie i wystawy na przykład w Centre Pompidou poświęcone twórczości Matissa i Munka. Typem wystawy, które wymagają ogromnych budżetów, ale mają znaczną wartość w badaniach nad kolekcjonerstwem, są wystawy, których celem jest umieszczenie dawno sprzedanej kolekcji dzieł sztuki z
powrotem w miejscu, w którym korekcja kiedyś była dawniej eksponowana. Taką wystawą była w 2012 roku w Galerii Borghese w Rzymie wystawa I Borghese e l'Antico, będąca bezprecedensową próbą rekonstrukcji in situ antycznej kolekcji rzeźb rodziny Borghese sprzedanej w 1807 roku do paryskiego Louvre. Przykładowo chciałbym teraz pokazać, tutaj mamy salę numer 8, rzut z naniesionymi rozmieszczeniem dzieł sztuki przed 1807 roku. Z 22 dzieł pierwotnie umieszczonych w tej sali, aż 17 sprzedano do Louvre, a teraz przywieziono do Rzymu na pewien okres czasu. Proszę następne, oto jedna z nich, znana Cingarella z szaty, której przynoszą. I jeszcze sala 9, proszę następne, w której pierwotnie umieszczono 20 dzieł, a sprzedano do Louvre 15. I proszę następne, Centaura Wiosącego Amora i Sirena z Małym Bakusem, jedne z najsłynniejszych rzeźb antycznych w ogóle. Z kolei, bardzo proszę następne, w Houghton Hall w Anglii, w dawnym pałacu należącym do jednego z najwybitniejszych angielskich kolekcjonerów Roberta Walpola, pokazano w ubiegłym roku, w listopadzie, wystawę zatytułowaną Houghton Revisited, pokazującą znakomitą kolekcję malarstwa Roberta Walpola, która została sprzedana przez jego syna Horacego w 1779 roku Katarzynie II, carycy Rosji, i od tego czasu pokazywana jest w Ermitażu w Petersburgu. Houghton, zniesiony w latach 20-18 wieku, obrazy powieszono dokładnie w tych miejscach, w których wisiały przed 234 lat. Bardzo proszę, szybciutko pokazać rzut i bardzo proszę na sam. Pokazuję Państwu właśnie jeden z tych pokoi, tak zwany pokój, w którym umieszczono m.in. Carlo Maratti, portret Klemensa IX. Proszę następne, to jest Common Parlor z portretem słynnego rzeźbiarza Gibsona i w końcu jeszcze jeden pokój w tym, tej kolekcji, w tym pałacu z obrazem Andrea Assato. Proszę Państwa, nie sposób nie zwrócić też uwagi na znacznie silniejsze niż dotychczas traktowanie wystawy jako projektu o charakterze politycznym, który angażuje duże kwoty z budżetu państwa. Taką wystawą jest zorganizowany przez trzy niemieckie muzea, Dresdo, Berlin, Nürnberga, wystawa poświęcenia Europejskiego w Narodowym Muzeum w Pekinie, pokazująca ponad 500 obiektów na prawie 3000 m2. Strona niemiecka przeznaczyła na ten cel 10 milionów euro. Wspomnieć należy też o zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie mega wystawie w berlińskim Martin Grobitzbau z 700 obiektami na 3000 m2 obok Polska, Niemcy, 1000 lat historii w sztuce. Koszt wystawy szacowany jest na ponad 2 miliony euro. Można więc śmiało przewidywać, że wielkie wystawy pozostaną, ale zmienią swój charakter. I to z korzyścią na bardziej innowacyjny i bardziej wyszukany intelektualnie. Co nie dziwi, bowiem kiedy elementarz sztuki został już przez masową publiczność zachodnią przyswojony, nadszedł czas na ambitniejsze przeżycie. Nie muszę Państwa przekonywać, że tak poważne zmiany w modelu instytucji przynieść muszą zmiany w zarządzaniu. Będą one coraz bardziej zaopatrzone w korporacyjne modele zarządzania, a nowe znacznie większe obowiązki i powinności wobec społeczeństwa każą spojrzeć raz jeszcze na problem finansowania kultury. O ekonomicznej stronie działalności muzeum dużo się ostatnio mówi, szczególnie dlatego, że obserwujemy powolną, lecz stałą komercjalizację naszych instytucji. Od 1999 roku popularność zyskuje tak zwana The Experience Economy.
od tytułu książki wydanej przez Josepha Pina II i Jamesa Gilmora. Autorzy tej książki proponują m.in. instytucjom kultury, by oferowały swoim klientom raczej miłe wspomnienia z pobytu u nich niż produkt lub usługi. Prognozy z tych dwóch obszarów, zarządzania i finansowania kultury, niestety dzisiaj nie mógłbym Państwu o tym szerzej powiedzieć, bo już byście Państwo tego nie znieśli. Pozwolą więc Państwo, że podsumuję to wszystko, co powiedziałem. Moim zdaniem muzea w przyszłości będą instytucjami znacznie bardziej otwartymi na przyjmowanie na swoich terytoriach innych form działalności kulturalnej czy społecznej niż tym tradycją muzeum przypisane. Muzeum przyszłości będą muzeami, muzea przyszłości będą muzeami otwartymi na różnorakie, nieograniczone konwenanse i akademickimi rygorami narracje muzealne. Znacznie częściej niż dotychczas wykorzystywane będą przez rządy i samorządy jako narzędzie polityki społecznej, a przez odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej jako narzędzie tzw. miękkiej dyplomacji. Ważnym elementem działalności muzeów światowych, a w przyszłości polskich, taką mam nadzieję, pozostaną organizowane przez nas wystawy czasowe. Zmieni się jednak ich charakter. W przypadku Muzeum Sztuki odejdą od uproszczonych wystaw arcydzieł w kierunku pogłębionego intelektualnie pokazu, dotykającego istoty procesu twórczego, czy też nurtującego w ludzi problemu społecznego. By to uzyskać, dotychczasowy zachodni model muzeum będzie się zmieniał. Ważne jest jednak, aby zmiana ta przeprowadzona była świadomie i rozsądnie, tak by jak najmniej naruszała korzenie naszej instytucji. Ich zbytnie naruszenie spowodować by mogło utratę tych funkcji, które wykonywać może tylko muzeum. Dziękuję bardzo.